Cześć, moi drodzy, witam na kanale 64BP View. Zaczynamy tam, gdzie skończyliśmy poprzednio, a ja zapraszam Was na kolejny odcinek Torment States of Numenera. Ruszamy z kolejną przygodą, zadaniem. W ostatnim odcinku zamknęliśmy sobie zadanie z podwójny kłopot. Do zrobienia mamy jeszcze, słuchajcie, pomyłki niezadowolenia. Mamy też zaginionego pasterza, czyli mamy znaleźć pomoc dla Aethysa. Myślę, że to też będzie fajna część, ale na razie chciałbym się skupić na zaginionych patrolach i udało mi się znaleźć już jeden z patroli w Małym Nil. Fresh'u polecam Wam poprzedni odcinek, a teraz ruszamy sobie do drugiego miejsca, gdzie będziemy mieli drugi patrol. Jesteśmy wyspani, jesteśmy wypoczęci. Sprzedaliśmy ostatnio gorący kubek, żeśmy ostatnio zdobyli w zadaniu podwójny kłopot. W grze jest coraz więcej błędów tłumaczeniowych związanych z pomyloną płcią. Z pomyloną płcią osób. Stare kazamaty niewolników, to tu, słuchajcie, znajdziemy kolejnych naszych przeciwników. Tutaj kałamarz, mam nadzieję, że to nie będzie zadanie ograniczone czasowo, bo w kolejnym odcinku będę Wam chciał pokazać tego kałamarza. A my, słuchajcie, do starych kazamat wbijamy. Jeśli się Wam spodoba, wrzućcie łapkę w górę, jeśli nie, to... Jeśli jesteście zbyt leniwi, nie musicie nic robić. Ja jestem czasem leniwy. Jestem nawet wręcz mistrzem bycia leniwym. Weźmy wszystko. Nie byłem tutaj jeszcze. Powiem Wam, że tutaj jeszcze nie byłem. Wiem tylko, że tutaj się wykonuje to zadanie. Chciałem zobaczyć sobie, jakie są opinie innych osób na temat Torment States of Numenera na zagranicznych serwisach i u zagranicznych youtuberów. Oglądałem sobie właśnie ten odcinek, dlatego wiem, co tutaj się będzie działo. Morden. Nie wiem, czy powinienem z nimi rozmawiać, czy też nie. Morden, dwa przygarbione ptaki o ludzkim wyglądzie patrzą na ciebie jasnymi, przepełnionymi nienawiści oczami, które świecą znad brudnych, żółtawych działów. Od razu je rozpoznałeś, to Mordenium i tu jakieś psioniczne zakłócenia, mentalną falę, która nie pozwala ci się skoncentrować. Jeden z nich puszcza swoje tłuste, czarne pióra, chcąc w ten sposób wyglądać jak na większego, a inne szuja przy ziemi machają ramionami i gestykulują, dając ci jasno do zrozumienia, nie podchodź bliżej. Wyciągnij broni za ataku i zapłacę ci, żebyś trzymał się z daleka. Zaatakujmy ich. Nie będziemy się tutaj, słuchajcie, pieścić z tematem. Dobrze. My pokazaliśmy im, co mamy. Oni pokazali nam, co mają oni. I tak oto się to zrobiło. Słuchajcie. Natychmiast. Zobaczymy, co tu dalej jest do znalezienia. Tłumacz Mordenów. Morden kolejny. Zobaczmy sobie, co tutaj jest jeszcze. Wow. Weźmy wszystko. Jestem gotowa. Jakaś interakcja. O! Sokura bez twarzy. Zobaczymy, co tutaj jest. U niej chyba też będę miał jakieś zadanie do pobrania. Stworzenie wierci się i mamy oczy, gdy podchodzisz, choć zdecydowanie jest humanoidem, jego, czy raczej jej głowa jest potwornie zniekształcona. Coś pozbawiło jej twarzy jakichkolwiek cech charakterystycznych, zostawiając poplamione, pełne zgubień ciało z nienaturalne wielkimi ustami i otworami miejsca, gdzie powinny być uszy. Słysząc twoje kroki, przyciska mały słój mocno do piersi. Czego sobie życzysz od Skoury? Choć mój wygląd został skradziony, zamazany przez milion bezmyślnych cząstek, daję słowo, że słyszę twój oddech, czuję smak tego, co inni tylko odczuwają węchem, twój strach i zmęczenie. Zaciska przerośnięte usta. Powiedz, gdyby pozbawiono cię wzroku, ile byś dała, aby go odzyskać? Oddałabym wszystko, co dla mnie ważne i dla ciebie pewnie też. Jedenkę, wybierzmy jedenkę. Co wiatry posiały. Moi drodzy, to jest też kolejne zadanie, które sobie zaczniemy. Ja zapomniałem zupełnie, że je można zacząć tutaj właśnie w kazamatach niewolników. Bardziej już z tego odkrywania gry robi się jej taka prezentacja. Mamy więc umowę. Kiwa głową w kierunku słoja w jej rękach. W środku znajduje się fragment żelaznego wiatru nanoburzy, która przemieszcza się po świecie, zmieniając wszystko na swojej drodze. To mój najcenniejszy skarb, owoc mojej ciężkiej pracy. Zdecydowanie nie jest jednak wart tego, co zabrano mi w zamian. Oddam ci go bez wahania, jeśli pomożesz mi znowu widzieć. Mląska swoimi paskudnymi ustami. Smakuję swoją odmienność. Różnisz się od innych. Błagam cię o pomoc. Co ci się stało? Co mam dla ciebie zrobić? Przyjrzyj się słojowi, który trzyma.
Wykonany z matowego, obitego metalu, słój wygląda jak cylinder, w którym oryginalnie przechowywano materię o dużym ładunku energetycznym. Nad powierzchnią pojemnika unoszą się odczyty wyświetlane przez panele kontrolne. Słój pulsuje energią, zupełnie jakby był żywy, a Skoura szczerzy się w uśmiechu. To jednocześnie mój powód do dumy i kara, mówi. Chowa go za plecami. Jeśli chcesz go dostać, musisz mi pomóc odzyskać wzrok. Jeśli tego nie zrobisz, cóż, nigdy nie dowiesz się, jakie cuda kryją się w środku. Co się stało? Byłam kiedyś nano, dokonywałam przełomowych odkryć z zakresu tak zwanych nanoduchów. W szczególności interesowała mnie kontrola nad mocą żelaznego wiatru. Jednak moje tarcze, moje wspaniałe tarcze, złamały się w kluczowym momencie, dopuszczając do mnie wiatr. Uśmiecha się ze smutkiem, z jej wielkich ust spływa stróżka śliny. Poklepuje spój. Udało mi się schwytać tu trochę żelaznego wiatru, jednak jemu udało się mnie odmienić. Zostałam wygnana jako wynaturzenie. Teraz więc pełzam i żebrzę, by przeżyć. Przynajmniej mordejnie się mnie boją. Żelazny wiatr ukradł ci twarz i jest w tym słoju? Mogę rzucić okiem, może powinienem zaopiekować się tym słojem. Szczególnie jeśli kradnie twarzy. Nie, 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 ale pożrą go żywcem. Tak, nas też pożrą żywcem. Nie, a i ty się to nie byłby dobry pomysł? Tak, jeśli Sokura ci na to pozwoli. Nie, a i ty się to nie byłby dobry pomysł. Przytula słój do siebie, a jej dłonie zwisają nad jego panelem kontrolnym. Dobrze, tu nie zostało pomylone. To bardzo zły pomysł. Trzymaj się z daleka, stworzę o wielu tańczących zapachach. Eidis, mam nadzieję, że to dobre zapachy. Nie pachną chyba jak to miejsce, czy też jak ty, szanowna pani. Umieni się i szybko stara się naprawić swój błąd. Nie twierdzę, że pani okropnie pachnie, szczególnie zważywszy na okoliczności. Chwila, przecież pani nie ma nosa. Kompan Eidis ma interesujący problem. Zastanawiam się, czy jesteś w stanie mu pomóc. Patrzymy. Przekonajmy się, mamę, że wyciągając dłoń, weź Sokurę za rękę. Chwyta ją za rękę z wyraźnym wahaniem, oglądając się co chwila na siebie. Nie zauważasz, jakiego poświata spływa po jej ramieniu, gdy mówi: nie wiem, czemu uważasz, że mam problem, jestem bohaterem, nic mi aj. Błąd. Ślepota, agonia. Co ty mu robisz? Pobrałam próbkę nanoduchów, które opętały twojego przyjaciela. Oznajmia spokojnie, zacieśniając chwyt na drżącej dłoni Eidisa. Pojedyncza nic ci jego złotej aury spływa do tworu w zgragnięciu z łokcia Sokury. Jak udało ci się pobrać próbkę jego aury? Mam czujniki i procesory w klatce piersiowej, tłumaczy. Żelazny wiatr postanowił scalić moje ciało z wyposażeniem, gdy skradł mi twarz. Chichocze, a z jej zbyt szerokich ust spływa stróżka śliny. Badałam nanoduchy, a żelazny wiatr zmienił mnie w żywy przyrząd pomiarowy. Niech nikt nie mówi, że on nie ma poczucia humoru. Jak się ich pozbyć? Chcę, by został bohaterem. Jest dla mnie bezużyteczny jako zwykły człowiek. Jak się ich pozbyć? Nie da się, mówi wzruszając zniekształconym ramieniem. Zakorzeniły się w nim i pozostaną tam, gdzie są. Oczywiście aż do samego końca. Teraz czas na moje pytanie. Skąd wiesz o problemie swojego przyjaciela? Słyszę, jak te nanoduchy gadają w jego umyśle. Jego pierwotna osobowość jest uwięziona w moim umyśle. Słyszałem, jak duchy do niego mówią. Dwójkę wybierz. Doskonale, stwierdzę. Nie wydaje się zaskoczona tą informacją. Cóż, wróć więc do swojego umysłu i wykonaj moje instrukcje dokładnie tak, jak powiem. Lepiej to zanotuję. Sokura otoczona jest teraz delikatną złotą poświatą. Kiedy będziesz w środku, wywołaj ich po ich nazwach, których używają. Silniejsi mienią się heroldami, słabsi urywa smokając ustami. Poświata wokół niej przygasa. To oczyszczeńcy. Wywołaj ich, a odpowiedzą, zgodzą się rozmawiać. Może uda ci się ich przekonać, by dali spokój twojemu przyjacielowi. Nagle puszcza ręką Eidisa, a mężczyzna cofa się, masując nadgarstek. Chyba spałem, mówi Eidis, brzmiąc jak rozmarzony. Ja nigdy nie sypiam jego, ale stopniowo powraca. On po nas idzie. Jesteś pewien? Tak. Dobrze, więc rzuca Sokura, wprawiając swe szmaty w delikatny ruch. Coś jeszcze. Pozwól mi jeszcze, co mam dla ciebie zrobić. Nie słuchasz. Jestem ślepa, a chcę wiedzieć. Nie ma znaczenia, jak przywrócić mi wzrok, a ja oddam ci mój słój z wiatrem. Nie słuchasz. Jestem ślepa, a chcę widzieć. Nie ma znaczenia, jak. Przywróć mi wzrok, a oddam ci swój słój z wiatrem. No to żegnaj. Spróbujemy znaleźć jakoś rozwiązanie jej problemu. Zwiedzimy sobie dalej tutaj te kazamaty. Może będziemy mogli to otworzyć. O, tu jest coś do znalezienia. W każdym razie przy okazji też zrobiliśmy kawałek zadania z Eidisem. Osobliwość, przyda się to trochę sprzedamy tego starego kamiennego cokołu zwisają z tego sam starego kamiennego cokołu zwisają kajdany, ale są one zardzewiałe i bezużyteczne. Od dłuższego czasu nikt nie był w nich zakuwany. To jest ten sam opis. Chodźmy dalej. Zrobione. Co jest dalej. Tu są jakieś cele, tu się coś dzieje.
przyjrzy się zamkowi dokładniej, więc masz otwórz drzwi wytrychem. Przyjrzy się zamkowi dokładniej. O, słuchajcie, pułapeczka jest. Zwinne ręce. Spróbuj rozbroić pułapkę. To chyba może Rin się tym zająć, bo ma zwinne łapki całkiem. Uda się dziewczynie. Pięknie. Słuchajcie, woreczek kwasu molekularnego tworzy plamę szkodliwego kwasu, zadając 13 punktów obrażeń każdej postaci, która wchodzi lub zaczyna swoją turę w tym obszarze. To jest enigmat? Enigmat, schowajmy. Przyglądając się uważnie mechanizmowi, widzisz, że połączone są z niewielką dyszą umieszczoną na frontowej części drzwi, a połączona jest z małym zbiornikiem zawierającym niebezpieczną substancję. Pułapka ma za zadanie spyskać nią niczego niespodziewającej się ofiary po rozbrojeniu elementu służącego do uruchamiania urządzenia. Udaje ci się wyjąć pojemnik z cieczą. Mamy chorobę. No to spróbujmy teraz otworzyć drzwi. Może im jeszcze raz. Bardzo dobrze. Otwieramy drzwi, zobaczymy, co tutaj jest. Słuchajcie, mamy zbiry tutaj, memowie, których chyba musimy uwolnić, ale muszę się uwolnić od choroby enigmatoidalnej, bo mam za dużo tych. Mam za dużo tego sprzętu. Rin może sobie nieść kolejny przedmiot. Bardzo dobrze. Tu mógłbyś nawet z nimi porozmawiać. Zobaczymy, co dalej jest jeszcze. Co tutaj jest jeszcze? O! Pomocy, wyciągnij mi jest to szlak. 32 błyszczki. Darowanemu koniowi nie zagląda się w zęby. Bierzemy. Kasa się przyda. Podczas gdy próbujesz otworzyć masywne drzwi, do twoich uszu nagle dobiega jakiś spanikowany męski głos. Halo, czy ktoś tam jest? Wiem, że nie jesteście mordenami, bo czułbym ich hałas mentalny, ale na bogów, mam nadzieję, że przynajmniej macie bardziej przyjazne zamiary. Proszę, musicie mi pomóc. Na miłość wszystkiego, co kochacie, błagam, otwórzcie te drzwi. Kim ty w ogóle jesteś? Moi przyjaciele nazywają mnie Błyskotliwy. Błagam, nie chcę umierać, otwórz drzwi. Co cię próbuję zabić? Nie wiem, potwory z mackami snujące się wzdłuż ścian tego pomieszczenia. Na ziemi jest pełno krwi i kości. To mordeni wrzucili mnie do środka i zamknęli. Chyba miałem być ofiarą. Otwórz drzwi wytychem. Słuchajcie, szybciutko otwieramy drzwi, bo jeszcze go tam zeżre. Mam nadzieję, że nie spóźniliśmy się. O, ale spierdzielał. Dobra, drzwi się otworzyły. Mężczyzna stojący przed tobą jest niski i ciemnoskóry, a jego zniekształconą twarz pokrywają blizny. Jedna z ran na jego policzku jest świeża, ma kształt ostrza, z którego kapie krew. Ponadto podarte i obszerpane ubrania tego człowieka świadczą, że jest niewolnikiem z Wykwitu. Dysporadko próbuje przycisnąć się obok ciebie. Wypuść mnie stąd, błagam, to nie jest miejsce dla człowieka. To mnie zabije, zrobią wszystko, by się stąd wydostać, nawet jeżeli będę musiał jeszcze raz kogoś zabić. Nie zamknięto cię tu bez powodu, wepchnij go z powrotem. Zanim cię wypuszczę, chcę, żebyś odpowiedział mi na parę pytań. Ogląda się przez ramię, wyraźnie drżąc przy każdym ruchu. Wydaje ci się, że przez chwilę próbuje ocenić, czy będzie w stanie po prostu przepchnąć się koło ciebie. W końcu wyrywa się z zamyślenia i zbliża się do ciebie, nie próbując nawet uciekać. Dobrze, ale proszę się, pośpiesz się, nie chcę zostać zjedzony. Co jest w tym pokoju, dlaczego cię tak przeraża? Spogląda na ciebie z niedowierzaniem. Cała podłoga jest brudna od krwi, jest tu pełno połamanych kości, w powietrzu unosił się zapach śmierci. Urywa nagle i ogląda się za siebie, wyraźnie zaniepokojony. Nie mam pojęcia, co tu jest, ale widziałem rzeczy, maski poruszające się po krawędziach pokoju. Czy ona jest szalona? Dlaczego to pomieszczenie nie przeraża? Kim ty w ogóle jesteś? Co to za symbol na twoim policzku? O, to może być ciekawe. To tylko tatuaż, nic nie znaczy. Jego spojrzenie błądzi z lewa na prawo. Przestań zadawać niebezpieczne pytania, po prostu wydostaj mnie stąd. Co tu robisz? Pod twierdzą Memowiry jest aukcjoner. Kojarzysz go? Taki z nadmiarem zębów. Sprzedał mnie kupcowi, który twierdził, że chce otworzyć paszczę. Sek w tym, że kupiec potem... odsprzedał mnie mordenom. Nie wolno tego robić. Sprzedawanie niewolników mordenom jest nielegalne. Mordeni zamknęli mnie w tej celi. Widziałem, jak wcześniej zamknęli tu niewolnicę. Słyszałem jej krzyki, było tyle krwi. Spogląda prosząco na ciebie. Błagam, wypuść mnie. Kim ty w ogóle jesteś? Nazywam się Błyszkotliwy. Słuchajcie, Błyszkotliwy. Pewnie od błyszczek. Zostałem złapany przez Argusów po tym, jak ukradłem trochę nasennego wina dla mojej starej matki. Ona umiera, a mnie nie stać na usługi chirurga. Nigdy wcześniej nic nie ukradłem. Postanowiłem, że zaryzykuję, zostanie niewolnikiem, żeby spłacić należność, a potem wrócę do domu. Nie spodziewałem się, że tu trafię. Czy ona to kupi, to nie powinno mieć znaczenia. Nikt nie zasługuje na taki los, niezależnie od swoich czynów. Jezus moja, nie mam więcej pytań. Dobra, słuchajcie, wypuśćmy go. Zobaczymy, co się będzie działo.
Thanks the gods. I may be a killer, but I don't deserve to die like that. A, to był zabójca. Mogliśmy go tu zostawić, tak? Ale niech leci. No, zobaczymy, do czego to doprowadzi. Może będzie meldował w memowirze. To było trochę dziwne. Wow. Słuchajcie, tu się chyba będzie coś działo. Ciekaw jestem tego. Dajcie sobie. Czuję się. Wycofajmy się z pomieszczenia na razie. Słuchajcie, po prostu w tym pomieszczeniu czuliśmy się nieswojo. Myślę, że na walkę w tym pomieszczeniu jeszcze przyjdzie czas, bo może to być ciekawe. Wygląda tutaj naprawdę, słuchajcie, groźnie. To wygląda, jakby przywiązywano ofiary. Chodźcie, porozmawiamy ze zbierami. Zobaczymy, co u nich. Pomyłki niezadowolenia. W celi jest dwóch mężczyzn. Obydwaj mają na sobie zbroję żołnierzy memowiry. Trzeci żołnierz leży bez życia na ziemi tuż obok. Jeden z ocalałych jest poważnie ranny. Widzisz, że jego rany nie ostanie kwarą, a on sam ledwo trzyma się na nogach. Drugi mężczyzna moczy, wydaje się całkiem zdrowy i jego ręce skute są zardzewiałymi kajdanami i patrzy na ciebie mętnym wzrokiem, jakby czekał na cios nożem. Kiedy dociera do niego, że nie jesteś mordenem, na jego twarzy pojawia się wyraz szalonej nadziei. Ach, przyszłaś, dzięki Bogu. Jeśli zdołasz nas uwolnić, masz zażądać dowolnej nagrody od Bruski albo i samej memowiry. Jak się tu stałeś. Patrolowaliśmy tę okolicę już długo, bardzo długo. Do tej pory nigdy nie mieliśmy żadnych problemów z partnerami. Zawsze płacili, więc nikt nie podejrzewał, że chcieli nas po prostu zamordować. Walczyliśmy i przeżyliśmy starcie, ale wskazuję palcem na swojego towarzysza. Nie wiem, ile jeszcze jest w stanie wytrzymać. Musisz nam stąd pomóc uciec. Zebak ma rodzinę w klifach, muszę go stąd wydostać. Jak was traktowali? Uwolnij obydwu mężczyzn. Jak was traktowali? Dają nam miski z jakimiś pomyjami od czasu do czasu, ale nie jem tego. Gdyby nam podstawili zawartość nocników, nie różniłaby się zbytnio. Poza tym ignorują mnie i Zebaka, to znaczy, jeśli nie liczysz tego razu, kiedy przyszli tu i zjedli parę kawałków Pelego. Myślę, że chcą, żebyśmy zachowali świeżość, a nie gnili. Jeszcze przyjdzie na nas czas, jestem tego pewien. Słyszałem krzyki w korytarzu, po co nas tu trzymają. Powiedz mi jeszcze raz, skąd się tu wzięliśmy. To był zwyczajny szlak, na którym pobieramy opłaty. Nigdy nie myśleliśmy, że jego ranny towarzysz pojekuje, a młodszy mężczyzna wyciąga ręce, by dać mu otuchy. Trzymaj się, Zebak. Uwolnij obu mężczyzn. Na razie tu poczekajcie. Wybawicielko, tam przy drzwiach jest klucz, po prostu go użyj i fantastycznie kończy zadanie, gdy akurat udaje ci się ich uwolnić. Czy mogę ci się jeszcze o coś prosić? Chodzi o to, że nie ma szans, żeby udało nam się stąd wyjść, cało póki Zebak jest w takim stanie. Przynajmniej dopóki przy drzwiach stoją strażnicy Mordenów. Mogłabyś coś z nimi zrobić? Na razie tu poczekajcie. Dobra, to pójdziemy, coś zrobimy ze strażnikami Mordenów, tak? Strasznie to wygląda. Morden. Zaraz tu pewnie wejdziemy i czeka nas walka. Chyba nie będzie tak tragicznie, tak mi się przynajmniej wydaje, ale wiecie co, zrobię sobie zapis. Dlaczego by nie? Wbijamy do środka. A, jakoś tak nas nie zaatakowali. Może z tłumaczką trzeba pogadać. A cała drużyna nam się rozsypie. Wódz Mordenów, przez chuj rozmę i siwe pióra, Morden ten wygląda groźniej i bardziej majestatycznie niż jego pobratymcy. Syczy na pozostałych Mordenów, dopóki denerwujące zakłócenia mentalne nie znikną i nie pozostanie tylko jego jasny hałas psioniczny. Dźwięk świszczy i drażni twój umysł. Kiedy wódz przemawia, ludzka kobieta stoi przy nim tłumacząc monotonnie. Wchodzisz na teren gniazd, zagrażasz wartownikom, wkraczasz na obcy teren. Czemu nie mielibyśmy cię zabić? Zaczyna mówić wyższym tonem, kiedy dwaj Mordeni, którzy wdali się do pomieszczenia, wydobywają z siebie zakłócenia mentalne wypalające ci umysł. Nienawidzić ludzi, zabić ludzi, pożreć ludzi. Gdybym chciała ich zabić, już by nie żyli, chcą tylko z tobą porozmawiać. A, tam rozpieprzymy ich. Nie będziemy się tu wdawać w żadne dyskusje. Chociaż, wiecie co, w sumie to mogłem się czegoś ciekawego dowiedzieć. Dobrze, że zrobiłem zapis. Nie zawsze dawanie od razu w mordę jest dobrym wyjściem. Wejdźmy jeszcze raz i z nim pogadajmy. Zobaczymy, co się da tutaj ustalić. No, to już sobie przejdziemy. Zastraszenie.
No, mamy tych punktów na zastraszenie, więc damy radę. Na pewno się uda. Dobra odpowiedź, człowieku, dobra odpowiedź. Wartownicy się boją, są słabi. Powiedz, czego chcesz, może ci dodamy, może się wymienimy. Kim jest ta kobieta, która mówi za ciebie? Kobieta stoi spokojnie, kiedy młodynie buczą z drżącą częstotliwością, kręcąc się otami z powrotem. Wreszcie odgłos włodza przebija się przez wszystkie pozostałe. Kobieta powtarza słowa bezmyślnie, bez żadnych emocji. To nie jest kobieta. Skorupa jest pusta, kobiety już nie ma. Czemu mówisz o tym jako o ludzkiej istocie? Tomasz, na kiedy się osłużyje, znajdziemy nową. Nie mówimy ludzkim językiem. Kupujemy niewolników, zmieniamy mózg niewolnika, staje się maszyną. Maszyna mówi po ludzku. Niewolnik nie potrzebuje już całości mózgu. Zbędne części mózgu były smaczne. O, shit. Powiedz mi o swoich ludziach. Młoda kobieta czeka chwilę, podczas gdy wódz i jego podwładni syczą i brzyczą do ciebie. Co mam powiedzieć? Jesteśmy mordenami, polujemy, znajdujemy, zbieramy. Ludzie nas nienawidzą. Na zewnątrz uciekamy od nich, tutaj to my rządzimy. Rusza barkami groteskowo, naśladując ptasie wzruszenia ramion. Tutaj ludzie są... Ludzie się o nas boją. Co to za zakłócenia w powietrzu? Ha, ha, ha. W twoim pytaniu wszyscy mordeni zaczynają chotać i wrzeszczeć. Ha, 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 w ustach kobiety brzmi to monotonnie i jest ledwie słyszalne w tym hałasie. To są nasze myśli. Tak właśnie mówimy, bez żadnych koślawych słów jak u was, głupi człowiek. Głupi człowieku. Żegnaj. Tośmy z nim zgadkę skończyli. No i co? Co tutaj mogę teraz zrobić? Do tłumaczki mam się zwrócić? Jak się nazywasz? Patrzy tempo. Pytałem, jak ci na imię. No tak, bo ma cały mózg wydarty, wyżarty. Co za paskudna robota. Twórcę tych urządzeń powinno się wychłostać i rzucić robaką. Gdybyś usunęła te implanty, miałabyś przed sobą pustą skorupę, której nie pozostało zbyt wiele życia. One je wspierają i w pewnym sensie utrzymują przy życiu, ale wyższe funkcje mózgu zostają usunięte. Zawodowiec. Ech, nieważne. No to już jakaś chyba nieistotna wymiana zdań, którą sobie przelecę. Zastanawiam się, czy mogę ich po prostu zaatakować. Teraz tak, powrót do gry. Wódz mordenów. Opowiedz mi jeszcze raz o swoich pobratymcach. Kurde no, wiecie co? Chyba jest jakiś po prostu problem, bo nie mogę z nimi... Nie mogę ich teraz w tym momencie zaatakować, tak? Po prostu bomba. Bo będę musiał jeszcze raz zapis załadować. Jest jakiś bug, niestety. Nie chcę zapisywać, chcę wczytać grę. No ale przynajmniej się czegoś o Mordenach dowiedziałem. Nie był to jakiś poruszający dialog, który wstrząsnął moją wiedzę o świecie Torment Strides of Numenera. Ale trochę to dorzuciło. Czyli jednak się będziemy naparzać, a nie miałem pomysłu, jak tutaj z Mordenami inaczej sobie poradzić. Może trzeba było iść do tamtego pomieszczenia i tutaj wygrać tą walkę, dopiero potem można było Mordenów zabić. Dobra, słuchajcie, Ritis, wódz Mordenów 45, pozostali Mordenowie po 30, nie powinno być to problemem, myślę, że... Aj, kurczę, Ritisowi mogłem broń zmienić, teraz już niestety dupa i kamieni kupa. Zapomniałem to zrobić przed walką, więc sobie wczytam jeszcze raz. Przepraszam was, że oglądacie tak wczytania i zapisy, ale zapomniałem zmienić Ritisowi topór. Swoją drogą, powiem wam tak, topór z tego ostrolodu znalazłem w klifach Sagusa, jeśli dobrze pamiętam. Jestem już chyba w takiej trzeciej odsłonie fabuły, tak, w trzecim jakby akcie i kupiłem sobie młot dwuręczny, myśląc, że będzie lepszy od tego toporu, bo tak jakoś nie bardzo porównywałem, ale okazuje się, że jednak nie. Niestety. Wejdźmy w takim razie jeszcze raz i teraz go zaatakujmy. Już z lepszą bronią. Dobra, zastraszenie, atak. Chciałeś mnie zabić, spróbuj. No czerwony nam się wzmógł. Teraz jesteśmy drużyną ustawieni zupełnie inaczej. Słuchajcie, przypieprzymy wodzowi Mordenów, bo innego wyjścia tutaj nie widzę. O, 8-3. Ale dostał krwawienie. Strasznie słaby. Strasznie. O, porzucona oberwała. Powiem wam, że
Może być ciężko tu wygrać, bo jeszcze jeden cios porzucony dostanie i chyba padniemy. Szajsen. Strasznie mi się na porzuconą rzucili. O, shit. To chyba nie będzie dobrze. Chyba nie będzie dobrze, cholera jasna. Trzeba się będzie jakoś wzmocnić albo inaczej ustawić. Wróćmy do życia. Na razie problemy z Raitisem nie będę rozważał. Spróbujemy co najwyżej jeszcze raz ich zaatakować może. Wszyscy się rzucili na porzuconą nagle. Od Mordeni. O, tu się obudziliśmy. Dobra, słuchajcie, wczytamy sobie zapis, bo pewnie strażnicy są... Pewnie strażnicy są zabici. Muszę jakoś porzuconą osłonić tutaj przed atakami Mordenów jednak. No nic, czekajcie, broń jeszcze muszę zmienić. Mieliśmy cholera tarcze, a czy tutaj jakoś się mogą wzmocnić? Użyć enigmatu. Odnawiacz. Zaprawienie wykwitem. Nie wiem, co to zaprawienie wykwitem daje, może sobie spróbuję. Może się zamienię z Aetisem enigmatami, wiecie. To nie byłby chyba zły pomysł. Wezmę sobie ten. A Aetisowi dam jakieś natychmiastowe ukrycie. 28 punktów obrażeń. Dobra, to dam Aetisowi, niech sobie trzyma. Te enigmaty też jakieś nie są... powiem wam szczerze. Zmieniający strasznie G. Oto takie przedmioty, których używamy. Niby to miało być to jakiś ewolucyjny system. Nie, niestety nie mogę tego użyć teraz. Cholera jasna, no. No nic, dobra. Idziemy. Spróbujemy sobie jakoś inaczej poradzić. Może tutaj staniemy, co? No raczej. O, tu będzie chyba lepiej. Puc mój denów. Zastraszenie. Spróbujmy teraz ataku. Zobaczymy jak pójdzie. Kto zaczyna? Aetis zaczyna. To Aetis niech nam osłoni tutaj naszą dziewczynę. I oportunizm. Zobaczymy kto kogo będzie atakował. O! Aetis zaatakował za 13. Czy ja Aetisowi zmieniłem broń? Zmieniłem. Krwawienie za 3, 13. Chyba jednak ten młot byłby lepszy na Mordenów. Pudło, bardzo dobrze. Świetnie, pudło. To była in. Aetis oberwał. Ale powinniśmy sobie tutaj dobrze poradzić. Jeszcze jak stoją w takiej grupie, to... Nic tylko się, słuchajcie, cieszyć. Co możemy sobie zrobić? Możemy wrzucić sobie przystosowanie. Pancerz 2, odporność 2. Możemy siać niezgodą. To nam zużyje akcję ataku. To nie byłoby fajnie. Mamy coś, co zużywa akcję chodzenia. Niestety nie. Shit. Dobra. W takim wypadku użyjemy, słuchajcie, eksplozji. Spróbujemy jak najwięcej tych Mordenów zdjąć za pierwszym razem. 7, 12, za 19 pójdzie. Jeden już padł. I to padł ten, którego Aetis napoczął. I zostawię sobie Tuję chyba tak jak... I spróbuję sobie tutaj zrobić jeszcze ten krok kwantowy tylko. Na in. No i spróbuję ją tutaj teleportować, tak? Wybierz miejsce docelowe. Zadziała tym razem. Słuchajcie, poszedł jakiś fix do tego. Jakaś łatka może poszła, która to naprawiła. Teleportujemy Kali Stage tutaj. Teleportujemy Kali Stage i użyjemy jeszcze raz błysku. Może uda się tych Mordenów wykończyć. 8, 12, cholera, chyba jednak nie. A nie, jednak się udało. A teraz Rin. Co im tutaj może zrobić? O, zachowaj następny użyty enigmat. Z
Zobaczymy, jak to działa. Expert od enigmatów. 15 obrażeń energetycznych, 13 obrażeń chemicznych. Spróbujmy szczęścia. To mogę chyba tylko rzucić na ten. Dobra, spróbujmy tak. Zobaczymy, czy ten enigmat zostanie zachowany. O, tu był jeszcze jeden. Kurczę, nie spodziewałem się go, ale jeszcze nie zdążył mnie zaatakować. Ej, się. Spróbuj załatwić tego gnoja. Heroiczny atak heroicznych rozmiarów. O, wspaniale wręcz. Dobra, i zostawmy Aegisa tak jak stoi. Powinie za dwa. Teraz powinienem ja móc sobie rzucić tutaj. Jakie obrażenia wybrać? Międzywymiarowe? Może międzywymiarowe spróbujmy. Za 12. Kurczę, myślałem, że go wykończę, a tu jednak nie. To ja Kali Stage. Dobra, Kali Stage niech się przeniesie tu. To i tak już nie będzie miało znaczenia. Też użyję sobie tutaj, to wykończy tego Woca Mordenów do końca. Tego się nie spodziewałaś. Została jeszcze inna. Ej, niech się ukryje. Nie chciałbym, żeby została tutaj jakoś ranna. Znowu będzie miała wstrząs mózgu. Miała już chyba 3. Na kogo się rzuci? Na porzucono? Nie, na Aegisa się rzuciła. Aegis się przywal znowu. Czuli chyba nawet twoi przodkowie. Trafienie krytyczne, tylko co za bonus żeśmy otrzymali. A to już teraz słuchajcie po prostu. Z obrażeniami mentalnymi, jak to będzie wyglądało. 1 plus 12, o! Spróbuj tego! Poszło lepiej. Cóż, ja czuję się lepiej. No to możemy sobie teraz, słuchajcie, wyzbierać sprzęt. Co tu mamy? Włóknisty pręt, przekształcony przedmiot artefakt, pula siła plus 2, ataki z ateriami premia do obrażeń na poziom wysiłku 1, biegłość siła minus 1, klucz wodza Bartenu, starożytny klucz wykonany z syntali, ma wiele różnych bloków, to jest osobliwość. Ruszajmy. Tu chyba nie będzie nic szczególnego, weźmy wszystko. Zobaczymy. Szkoda, że nie można grupowo podnosić przedmiotów. Gotowa. No, weźmy wszystko, skórozol. Zapas tych skórozoli jest po prostu potężny. W porządku. Weźmy wszystko. Zbieranie przedmiotów jest upierdliwe. Całe szczęście występuje rzadko. Cieszę się, że ten krok kwantowy już zaczął działać, bo poprzednio nie działał. Zostaw ten przedmiot w spokoju. Zdewastowany sztandard. A zabierzmy sztandard. Co to jest? Sztandard związany z zadaniem. Weźmiemy sobie ten sztandard. Tłumaczka. Z tłumaczką chyba już nie pogadamy, bo ona tylko będzie stała jak taka niemajawa. Zabij ją z litości, jak się nazywasz. Tam gdzie jak ci na imię. Zabij ją z litości. Dobrze. Zlitowaliśmy się. Nurt czerwony i nurt złoty nam się wzmógł. Czy jeszcze jest to znalezienie? Nie, same szyty tutaj już są. Prowizoryczne. Tutaj chyba moi deni po prostu spali. To też jest chyba leża. Możemy teraz pójść już do zbirów i powiedzieć im, że są wolni. Zbiry memowiry. Czysto, powinno ci się udać bezpiecznie przejść. Powód niezadowolenia, no i złoty. Uciekajcie, chłopaki. W porządku. Dobra. Są pomyłki niezadowolenia. My idziemy. Zastanawiam się, czy z tą paszczą teraz nie spróbować się zmierzyć, ale rozgrywka byłaby za długa. Może w następnej części sobie to zrobimy, słuchajcie. To będzie niezły pomysł. Ja zobaczę jeszcze, która godzina, żebym się nie spóźnił z pozostałymi obowiązkami, bo niedawno było przesunięcie czasu, więc różne rzeczy się mogą teraz dziać. Jestem człowiekiem czynu! Budzik mam tutaj z Gain za 9 zł taki kupiony. Okazało się, że działa na jednej baterii. Oczywiście. Wystarczy mu jedna bateria, mimo że jest miejsce na dwie. Ciekawe, do czego była ta druga. Być może po prostu dłużej działa, ale
nie przestawia się automatycznie. Zresztą w samochodzie też był nieprzestawiony zegarek. Co roku się zastanawiam, jak się zegarek przestawia w moim samochodzie. Jakoś tak to jest to w Citroenie skomplikowanie zrobione. Nigdy nie pamiętam. Znalazłem twoich chłopców żywych w starych kazamatach oraz patronowanych niczych. Wszyscy mają się dobrze. No to opowiedzmy, że się udało. Więc to ty, Bruska, jeszcze raz ci się przygląda. Tak, pasujesz do ich opisu. Wygląda no to, że jestem twoją dłużniczką. Weź to. To niewiele, ale tyle mogą ci dać. Błyszczki 25 i zdobyto 25 punktów doświadczenia. Teraz, gdy pozbawią się problemów, mogą się przynajmniej skupić na ważniejszych sprawach. Po czym dodaję ciszej ważniejszych dla niektórych osób. Memowiera tak się boi o własną skórę, że pozwoli swoim ludziom umierać tylko po to, aby trzymać mnie blisko. Powiedziałeś, że masz inne sprawy, na których warto się skupić. Powiedz mi jeszcze raz o gangach. Powiedz, że masz inne jeszcze ważne sprawy. No cóż, to nie jest twój problem, ale moje patrole też nim nie były. Przynajmniej jestem ci tyle dłużna. Rzuca ciężar ciała na drugą nogę i spogląda na drzwi fortecy. Memowira. Pewnie słyszałeś już, że nie wychodzi z fortecy. Jest tak z powodu tego, w jaki sposób ostatnio zachowywał się Wykwit. Myślę, że wiem, co oznacza jego zachowanie. Powinnam odejść, ale jestem zbyt dumna. Memowira nigdy nie wychodzi z fortecy, co oznacza zachowanie Wykwitu. Zaczyna mówić ciszej. Czy wiesz, jak Memowira zdobyła władzę? Mówi się, że Wykwit jej pomógł, że obrócił się przeciwko jej poprzednikowi i zniszczył go. Byłam wtedy tylko dzieckiem, nowym najemnikiem, ale pamiętam, jak Wykwit się zmienił. Poprzednik Memowiry mógł, no może nie kontrolować Wykwit, tego chyba nikt nie potrafi, ale tak jakby namówić go, żeby spełniał jego wolę. Potem pewnego dnia Wykwit po prostu przestał reagować. Paszcze zamykały się albo otwierały w okropnych miejscach, a kilka tygodni później poprzednik Memowiry przepadł. Memowira także dostrzega podobieństwo i nie chce, aby jej się to przytrafiło, więc kryje się za zatrzaśniętymi drzwiami. Nie wiem, co ma teraz zrobić z Wykwitem. Obawiam się, że ona nic nie może zrobić. Co się stanie z resztą nas? Memowira nigdy nie wychodzi z fortecy. Nigdy już od miesięcy boi się Wykwitu, tego, co może jej zrobić. Uważa, że zamykanie i otwieranie pasz to wiadomość, ostrzeżenie. Poprzedni szef Wykwitu zniknął. Przepraszam was, to jest drugi odcinek, który kręcę po poprzednim i to jest godzina po prostu gadania ciągłego, więc jest to trochę męczące dla paszczy, niczym wykwit, chociaż czasem na ryju się niezłe wykwity potrafią zrobić. Mówi się, że Wykwit go pożar, ale myślę, że było coś gorszego. Zaczyna szeptać. Widziałam go czasami późno w nocy lub w ciemnych zakamarkach Wykwitu. Stary duch w szmatach i z długą brodą. Może jestem szalona, a może on wcale nie zginął, tak? Czy owak nie chcę wiedzieć? Wiem, co widziałem. Wbrew temu, co myśleliśmy, że pożar go Wykwit, a przynajmniej nie w całości. Chcę zapytać o coś innego. Co chcesz wiedzieć? Powiedz mi jeszcze raz, co mówisz, jeżeli Wykwicie, to wiemy. Nie rozumiesz, ja muszę zobaczyć się z Memowirą. Mam pozwolenie. No nic, słuchajcie, będziemy musieli w takim razie zrealizować zadanie dla... Będziemy musieli zrealizować zadanie dla tego, dla Dragocena, żeby wejść, zobaczyć się z Memowirą, ale za nami jest, słuchajcie, quest, w którym pomogliśmy Brusce, a w następnej części będę chciał wam pokazać zadanie związane z kałamarzem. Tutaj też możemy sobie niewolnika kupić. Nie wiem, do czego może się jeszcze przydać, ale wiem, że można to zrobić. Mamy też do zbadania ten kant tutaj taki. Zobaczymy, do czego on prowadzi. To sobie możecie podotykać i pomacać. Tutaj też można coś fajnego znaleźć. Słuchajcie, widzimy się w kolejnym odcinku. Jeśli się wam podobało, łapka w górę. Jeśli nie, dajcie łapkę w dół. O, a słuchajcie, tutaj mamy jeszcze Stycha. Zobaczymy co on robi, ale to już przy innej okazji. Do zobaczenia, moi drodzy. Trzymajcie się. Hej.